Siemaneczko, z tej strony Nerysja i witamy Was razem z Agą w kolejnym odcinku ze Staxela. Ja i moje czadowe okulary, oj, Cześć oj. wszystkim! Cześć, cześć, cześć. Zapraszam Was do Agi na kanał, jeżeli chcecie zobaczyć poprzedni, ale także następny odcinek. Pamiętajcie, u mnie odcinki ze Staxela w piątki, u Agi w poniedziałki. Mam Dokładnie. nadzieję, że się nie pomyliłam. U mnie w poniedziałki, tak. Tak, no. To dobrze powiedziałam. Zajęłyśmy się trochę tutaj sprzedawaniem paru rzeczy. W międzyczasie też pozbierałyśmy, Ty żeby pozbierałaś, zarobić. no nie dawaj mi No, swoich usług. ale podzieliłyśmy się zarobkami, także no. Tak. Żeby nie było, żebyśmy obie mogły cokolwiek zrobić, bo trochę utknęłyśmy na tym, że nie mamy pieniędzy, także wypadało coś z tym zrobić. Tutaj jak widzicie, fosile jeszcze się przerabiają. W międzyczasie będziemy je sobie sprzedawać. Ja idę tam pokazać, bo tam już na pewno się uzbierało trochę. No ja przed chwilą zbierałam, ale możesz śmiało pójść. No wiesz, od kiedy zbierałaś, to się już tu narobiło. No, bo one szybko się przerabiają, na szczęście. Całe szczęście. I teraz tak sobie myślę, czy obu nie przestawić bliżej jakby sprzedaży, bo i tak nie zostawiamy już więcej ich. Właściwie to dobry pomysł. To wyłącz, to daj mi. To dobra, to ty to się tym zajmij. Daj. Ja sprzedam w tym czasie fosila, którego udało mi się zajumać. Odleciało w kosmos. Jednego mi ukradłaś, nie? A tak, ty. Tak, tak. Udało jest, mi się spotko, jeszcze trochę spotko. Kasiorki uciułać. Możesz naprzeciwko tutaj postawić. Tak, właśnie miałam taki plan w sumie. To jest dobre miejsce Dobra. na takie fosile. Zwłaszcza jak tutaj przychodzimy i tak zawsze sprzedawać. Tak, proszę, to się tutaj tu będzie przetwarzać. Leżała serca cała rzeczy. Ja bo jeszcze tych fosili też jest bardzo dużo jeszcze. No, no słuchajcie, nazbierałam setkę fosili. To jest bardzo, bardzo dużo. No i możesz się pochwalić, co dzisiaj będziemy robić? I dzisiaj będziemy w końcu ogarniać nasz domek. Ostatnio co prawda wymieniłyśmy parę okien, ale to jeszcze jest kropla w morzu. Znajdź mnie. No właśnie tak rozglądam się, bo cię szukałam, ale... Ale złe miejsce patrzysz. Zimno, 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 mróz, mróz. No matka jak zimno, nie? Czekaj, wstań. Cieplej, cieplej. No ładnie, no ładnie. Dobra, ostatnie chodź. Rzeczy sprzedaję i lecimy. Dobra. No widzisz, ostatnie sprzedaję, to już się kolejne robią. No, no wiem, ja, wiem, to... no chodź, wrócimy tutaj za Ale chwilę. Jak to nie sprzedać? No to co będziemy dzisiaj robić? Domek będziemy naprawiać i poprawiać i robić go pięknym. I myślę, że zbudujemy trochę większy domek. Tak. Bo, no bo Kurczę, wiecie, ja ten już jest taki... No, wystarczający, ale no w lepiankach ludzie też mówią, że są wystarczające, a my byśmy chciały no, jednak trochę wyższy standard. Także spróbujemy powiększyć przede wszystkim ten domek. Musimy zaplanować, w jakim miejscu możemy, wiesz, dobudować ten dom. Czy ty poszłaś już do domu? Do domu, tak, Aha, idę do domu. Bo gdzieś mi tu myknęłaś, odwróciłam się na chwilę, a ty zniknęłaś. Bo ja tak chyba się kamufluję w kolorach jesieni. Dokładnie. O, fosil. O, tu jakieś pieniążki na mnie czekają. No dobrze, dziękuję bardzo. No, a ja tutaj mam prezent. Też mam prezent. Dlaczego przynosisz mi meble? Co ty dostałaś tym razem? Desk. Meble. Mhm. No, ja dostałam kanapę. Także no, nie popisałeś, no ale... No nie, no... Może ja on, może one mówią, żebyśmy zrobiły im domek dla zwierząt. One to by chciały, w ogóle wszystko by chciały, ale mój kot pies ma pustą miskę, więc go nakarmię. Twój widzę, że wiesz, jeszcze... że warzywa wyrosły? Tak? Idziemy zbierać. Tak? Chodź. To są nasze pierwsze zbiory. Ale pięknie. To, co to te, co są można... zielone obwódki, możesz już zebrać. Także okay. Tylko i wyłącznie marchewka i cebulka chyba to jest. Tak, cebulka. Ale super to jest. Oj, tu ziemniaki też są. I w ogóle jakieś zboże nam tutaj powyrastało. Co to za zboże jest? Nie mam pojęcia. Ja w ogóle to bym chciała ogólnie... A brzoskwin nie ma jesienią? Znaczy, może zebrałaś się wcześniej, nie wiem. Ciekawe. Może planują tylko latem, niewykluczone. A to ciekawe by było też. W każdym razie, coś miałam powiedzieć na temat... Aha, na temat tego, że jesteśmy kiepskimi farmerami. W sumie to można by było się postarać o jakieś większe pole. Można byłoby. Ja myślę, że jak spróbujemy powiększyć domek, na pewno nie możemy go powiększyć tutaj, bo jest jeziorko Ri i nie chciałabym go zniszczyć. Tak, nie, nie. Tutaj raczej bym myślała bardziej. Albo tutaj kawałkiem podciągnąć tylko w tę stronę. Albo właśnie tutaj od przodu go poszerzyć jakby. Tutaj można dobudować kolejne pomieszczenie, takie nie za duże, albo powiększyć to, które już jest. Bardzo fajny tylko, pomysł. Tylko ważne jest to, żeby kupić te same materiały, które tam mamy. Tak. To ja wezmę próbkę. Dobrze, to bierz próbkę. To jest próbkę. Yellow Wood Block.
Ja tutaj troszeczkę oczyszczę terenu, jakieś kwiatki pozrywam. No i się spłukałam. I kupiłam tych bloków, bo nie stać mnie. Których? Brick bloki. Brick bloki. To ja zobaczę. Wydaje mi się, że cegiełek będzie potrzeba więcej, więc tak ze 200 może. Okej, okay, mogę kupić 200, proszę to, bardzo. To pewnie zostanie na później, ale wiesz, zawsze będziemy miały bloki już kupione. Nie ma problemu. Kurczaki głodują! Jak to głodują? No bo nikt im nie dał jeść i pewnie krowy niewydojone, no. No, tam ty... Tak jest z nas farmerki, nie? Człowiek uczy się na błędach. Tak, tak. Dobra, myślę, że musimy poczekać na jutro, aż te przedmioty przyjdą. Mhm. W tym czasie można byłoby przygotować chociaż trochę teren tutaj, czyli wykosić to sianko. Dobry pomysł. Ja też tutaj obtoknę nasz domek, żeby już te roślinki wszystkie stąd... No i myślę, że do przodu jeszcze tutaj wysuniemy na przykład w tę stronę to? Utyknąć. Tak, żeby do samego płotu? Myślę, że można. Myślę, że można. Nie będzie to źle wyglądało. Wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że powinno to wyglądać całkiem nieźle. Teoretycznie możemy też sobie powiększyć w tę stronę podwórko. Wtedy byśmy mogły na przykład tutaj dorównać. Tylko w tę stronę wyciągnąć wtedy podwórko. Czyli jakby sobie to drzewo, że tak powiem, przywłaszczyć. Mhm. I wtedy tylko w tę stronę podciągnąć ten dom. Spoczko. Jak najbardziej. Co to jest w ogóle? Dobra, tylko trzeba będzie dokupić więcej płotków. Okej, okay, to ja też mogę zamówić. Dobra. Musical Piano Plant Note C. To są low wooden fences, jakby co? Low wooden fences, dobra. To idę low wooden fences, bo zapomnę. A czy będzie nas stać na to, żeby sobie inne kupić? Nie wiem, pamiętaj, że będziesz musiała wtedy odgrodzić całe podwórko innymi. No właśnie, dlatego myślę, że na razie się wstrzymamy. Bo tego by było, ja bym chciała te kamienne są ładne, albo te takie czarne. Okej. Okay. Wszystkie są super. Dobra, biorę low wooden i biorę ich, ile wziąć dodatkowo, setkę? Myślę, że spokojnie wystarczy, bo tutaj nie brakuje zbyt wiele. Ale to też zawsze ci przyda nawet, żeby powiększyć kurczakom trochę. Dokładnie. Czy ogólnie, żeby jakoś to zmienić tutaj, nie? Dokładnie, także zamówione. I przyznam szczerze, że naprawdę te płotki są, no ten jest super. Mam nadzieję, że kupisz, co trzeba. Kupiłam Zaufam już. Przy tych zakupach. Kupiłam już. Okay. I nie powiem, no trochę tak narobiło mi to ochoty na więcej, bo dopiero teraz zaczynam zauważać, ile tych bloków jest w tej grze i co tu można zrobić. To prawda, rzeczywiście my nie korzystamy z wielu z nich. No ale no cóż, nic nie zmienisz, nie zrobisz. W sensie, naprawdę to jest wszystko tak kosztowne, i tak fakt, że rozbudowujemy domek, to jest naprawdę coś, jak dla mnie. Mhm. Śpisz już? Nie śpisz jeszcze. Nie śpię, już biegnę. Ciekawe, czy dobiegnę. Przez okno się nie da. Pięknie. To już leży, chrapie, nie przebrała się w piżamę nawet. W ogóle jakieś święto się zaczyna. Zaczyna się jesienny event. O, jojojoj, dużo rzeczy, dużo kasiorki. Dużo wyskoczyło, no. Coś się dzieje w wiosce mi wyskoczyło. Dostałam hoodie od mojego psa. Nice. Chcę się ubrać w hoodie. Ubieraj się w hoodie. O, tu jeszcze jakiś płotek leży. Nie pasuje to do mojego stroju. Czy ty wiesz, gdzie ja zostawiam swoje ubrania? Na półce. A, już wiem, wiem. Gdzieś już było. Już wiem. W razie wracamy do swojego stałego stroju. Już nie jestem odkrywcą. O. Powinnam tobie zostawić w ogóle te rzeczy na czas zbierania fosili. Czułaś się? Tak, oj, wczułam się bardzo, ale to jest naprawdę wciągające, jak się tak chodzi i zbiera. No, to prawda, to można się usatysfakcjonować jako zbieracz. Tak, zdecydowanie. Teraz mam jednego fosila, ale coś tu wyrosło, słonecznik jest do zebrania. Okej, to teraz trzeba podlać. I zboża są do zebrania. Także fajnie. Co z tych zbóż? Bo to można go... O, to są te płatki owsiane. A, no tak, czyli owies. Owies. Będziemy robić płatki owsiane, będziemy jeść owsianki. Dobra. Może się da, bo w sumie jest mleko i jest owies. No to... Ej, to by było genialne. Nie wiem, ogólnie są tutaj przepisy, ale nigdy z nich nie korzystałam, tak się przyznam szczerze. Nie wiem, i może wiesz co? Kiedyś spróbujemy, no. Tak sobie myślę, czy to drzewo rozwalamy? No nie wiem, cały czas się waham jednak. Bo to jest takie naprawdę duże drzewo. No. Chyba, że spróbujemy, no nie wiem, jakoś
po krawędzi ominąć, żeby jakby był częścią domu? No nie wiem, jakoś trzeba byłoby to przemyśleć. To by było drzewo wbudowane w dom. Słuchaj, weź słoiczki, a ja będę zadymiać je i zrobimy dobrze taki podział. Ja prysnę dymem tu. Możesz pierwszy zebrać. Okej, okay, jest, dobra, działa. Masz kolejne. Podział obowiązków bardzo mi się podoba, działa. Bo tak nie trzeba się za bardzo skupiać na tym, co się robi. No, to jest fajne, o, że możemy super współpracować, bo jest sprawniej z tym. Dobra. Ty mówiłaś, no że masz miotki więcej królowek. Tak, mam jeszcze to można 6. byłoby dołożyć kolejne. Super, tylko jak to się kraftuje? To się kupuje. Aha, no tak. Tak, czy do krawędzi samej? Czy ścinamy to drzewo i do krawędzi samej lecimy? Do krawędzi samej chyba nie ma potrzeby tutaj. To będzie po prostu taki mniejszy pokoik, gdzie się będzie przechodziło, nie? No możemy zrobić tutaj drugie wejście na przykład z tej strony, nie? No. W ogóle śmiało. Odebrałaś pocztę, to możesz tak zostawić płotki. Już to jest dostawiam. Skomplikowana sprawa, ale to sobie poradzisz. Mam nadzieję. I ja tego nie lubię po prostu. Aha, okej, okay, dobra. Bo na rogu musisz zostawić róg wolny. I musisz je obrócić w tą stronę i róg obrócić jeszcze raz, jakby inaczej. Aha, bo to no trzeba... Okej, okay, dobrze. Bo jakby to zapamiętuje kierunek, w którym stawiałaś wcześniej. Aha. Jak będziesz chciała zmienić kierunek, to musisz najpierw zmienić kierunek, jakby jak będziesz popadła. Okej, okay, dobra. Dobra, dziękuję ci bardzo za wskazówki. Proszę. Nie jest to takie złe, jak mówisz. Dobrze. Jeśli tak twierdzisz, to mnie to cieszy. Tak twierdzę, będę mogła stawiać płotki już zawsze. Okej. Okay. Trzymam cię za słowo. Biorę to na siebie. Dobra. Tutaj, wiesz co, trochę wykoszę jeszcze. Oczywiście. Nie wiem, czy wszystko, bo mówię, nie wiem, jak daleko to robimy. I pytanie jeszcze raz, jak myślicie, słuchajcie ludzie, czy ścinamy to drzewo, czy nie? Bo myślę, że i tak dzisiaj nie dokończymy całego domu. Mhm. Możemy zostawić tą decyzję na jakby przyszłe odcinki, czyli musielibyśmy czekać do kolejnego odcinka u ciebie. No, to w kolejnym odcinku u mnie. Podejmiemy taką decyzję, co w sensie przeczytamy. Piszcie, dajcie znać, czy sądzicie, że to drzewo powinno zostać, czy jednak powinnyśmy je wyciąć. A ja potrzebuję, żebyś wstawiła rusztowanie. Zacznij rusztowanie. Albo daj mi chociaż te cegły, to ja zacznę to robić. Już ci daję. Proszę. Dobra. Ja oczyszczam domek w tym czasie, to jest tych wszystkich lian. Tu widzę, że jakieś zepsute takie te... Jeszcze chyba będziemy potrzebowały... Chyba będziemy jeszcze potrzebowały okien. Spróbuję zamówić. Bo nie mamy żadnego okna już więcej. Mamy dwa zniszczone. Ale dopiero no, żeśmy... Nie po to dobudowujemy raczej, no żeby mieć zniszczone, nie? Dopiero żeśmy je wymieniły po to, żeby mieć ładne okna. Także dobrze by było je sobie kupić. Wszystko zamówię. Dobra. Zamówię. Ej, ale poczekaj, bo my tutaj mamy ścianę, która będzie jakby zburzona, więc możemy chyba użyć te okna, które mamy. A ile tam jest okien? 2? 2. Aha. To jakby zawsze trochę mniej. Być normalnie takim się czuję budowniczym. I jeszcze płytki na dach, kilka płytek na dach zamówię, takich tych płaskich. One są taniej niż w sklepie tutaj? Nie wiem. Nie wiem, czy są ceny podobne, czy nie, ale ciężko jest mi powiedzieć. Wiesz co, bo mamy... Na pewno będziemy potrzebowały również tych płytek... Nie płaskich, tylko zakrąglonych. Mm-hmm. Tych roof tilesów po prostu, zwykłych. Jak myślisz, ile tego może wyjść? Ja nie mam jeszcze takiego odruchu ja w ogóle wyobrażenia totalnie sobie, ile tego będzie. Też nie umiem sobie tego wyobrazić, bo jakby jak kładziesz i zbierasz, to czasami, nie wiem, zbierasz blok z ziemi i on jest mniejszy, ta dziura jest mniejsza niż się wydaje, nie? No. Nie wiem, ciężko jest mi powiedzieć, powiem szczerze. I tam są jeszcze te płaskie, takie duże, nie? Czy one są... Zaraz ten zerknę, a ja się wszystkiego tu dowiem. Dobra, ja na razie robię demolkę w naszym domu. O, ze słonecznika dostałam nasionko słonecznika. Super, to będzie można zasadzić. Ja przy okazji mam też trochę nasionek, więc będzie można spokojnie jeszcze trochę ponasadzać ich. Tak, to są całe bloki takie jakby, więc te całe bloki też zamówię. Upsi. Już wiem, czemu mi się ostatnio dach źle postawił, wiesz? Dlaczego? No bo on też się odwraca, w sensie te bloki, które są na dach, też się odwracają. Tak, zauważyłam. Okej, okay, no ciekawie. Dobra, to zamówię tego jeszcze trochę. Też polećmy, nie wiem, seteczkę.
No to nie powiem, to się zawsze przyda. Zrobiłam całkiem spore zakupy w tej chwili. Powiem ci, że ja też tyle bloków, co kupiłam. Przede wszystkim 500 tych żółtych bloków, 9 tysięcy mnie to kosztowało, więc pukałyśmy się porządnie. No, ale zobacz, jak już powiększymy ten dom, to naprawdę będzie duży. Jaki będzie czadzior. Teraz myślę, czy tego wejścia ogólnie do domu nie przenieść z innej strony. Przecież nie, może zostawimy tak, jak jest. Może zrobimy drugie wejście po prostu i tak będzie chyba najlepiej. No nie wiem, zobaczymy. Jakiś ogródeczek fajny by się tu zdało zrobić, także może jeszcze możemy takie... zrobić tutaj z tyłu ewentualnie, tylko trzeba było wtedy to drzewo ściąć. Czekaj, idę zobaczyć, jak to z tyłu wygląda. Aha. Nie, dookoła drzewa, bo można jakieś kwiatki posadzić? Znaczy dookoła drzewa, wiem. W sensie tutaj z tyłu, nie? O, ja myślę, że zrobimy po prostu tak w tym momencie. Chyba tak jakby będzie. On będzie jakby wchodził do domu nam. Dobry pomysł. Jeśli macie inne zdanie na ten temat, to też dajcie znać koniecznie. Koniecznie, oczywiście. Teraz myślę sobie, że ten jeden po prostu zrobimy o tak. Spoczko. I weźmiemy siekierkę i o tak. I pięknie. Tym sposobem tutaj... oszczędzimy i drzewo, tylko z dachem będzie problem, trzeba będzie zrobić płaski. No i trzeba zacząć zbierać podłogę. I to się zbiera tym? Nie tym? Padelkiem. Padelkiem, hop. Chyba, że jest kamyczek, to wtedy kilofem. No tak. Teraz tak myślę sobie jeszcze nad tym, czy na przykład nie spróbować zrobić tutaj wyjścia właśnie z tyłu na jakiś taki ogródek, chociaż tutaj jest to drzewo i nic poza tym, więc no ale myślę, że będzie można tutaj nawet posadzić jakieś sobie plony, cokolwiek. Więc... Można tutaj zrobić kawałek farmy albo coś przenieść. Jakie my mamy drzwi z przodu? Tak szczerze. To chyba niezbyt ładne. Chyba niezbyt. Idę zamawiać drzwi. Poszukamy jakichś fajnych drzwi. Dobra. Door. Nie, przełączyło mi się po prostu na drugą kartę, jakby tam już nic nie było. To aha, są takie podstawowe, basicowe doory. Tu mamy pomarańczowe, które są całkiem ciekawe. O, nie wiem, ty musisz zdecydować. Wybieraj. Ja chcę taką roślinkę. Kwadratową. Kupujesz roślinki? Wiesz, że możemy zrobić z tych donic na przykład ogródek, który mamy w domu? Bo mamy bardzo dużo różnych doni. O, tak. I postawimy sobie jakąś taką ławeczkę czy coś z tych, co dostałyśmy na przykład od zwierząt. Okej. Okay. To jest plan. Ty to możemy masz tak normalnie. Zrobić. Ty to masz głowę. Ty to masz łeb jak sklep. Nie chciałam tego mówić w ten sposób. Ale pomyślałam. Przeszło mi to przez myśl. Wiedziałam. Dobra, basicowe drzwi zamawiam, trudno. Nie dobra, ma tutaj dobra, bierz basicowe. Nic takiego właściwie, co by nam pasowało po prostu kolorystycznie, stylistycznie. Byśmy musiały bardzo powymieniać drzwi i okna i wszystko inne. To prawda. Że o, widzę, że już testujesz moją nowo ułożoną podłogę. Tak, jest jak bardzo się wygodna, elegancka, powiem ci szczerze. Tak? Kot dobrze, wszedł do... Znaczy tak? Pies. Komu nie krzyczy, że krzywo okna wstawiasz? Krzywo strasznie. No. Teraz się zastanawiam, czy tutaj nie dać dwóch okienek, żeby było równo, bo ten element jest trochę krzywawy. Aha, tutaj. Chyba, że tutaj damy drzwi. Nie, drzwi. Drzwi dać ścieżkę i tutaj w tym miejscu ogródek, nie? Kurczę, no. A ścieżkę... A, bo my nie mamy wykorzystanej jakby żadnej jeszcze ścieżki, tak? No nie, no bo mamy, patrz, tutaj mamy te ścieżki takie od... cobblestone path, ona tak się nazywa. Tu mamy w ogóle jakieś kilka różnych i można byłoby porobić też ścieżki. To tak, path sobie wpiszemy w ten i tu są jakieś white bricki, o kurczę, jakie to jest. Nie, albo ten, takie kamienne, zwykłe kamienie. Dlaczego odruchowo klikam E? A, nie wiem, może za dużo Minecraft? To jest takie kamienne. To jest kamienna ścieżka, a to jest cobblestone'owa ścieżka. To nie wiem, te kamienne do ogródeczka wydaje mi się, że byłyby ładniejsze. Okej, okay. No mogą być kamienne. Słuchaj, to co, przenosimy te drzwi? No, śmiało. Dobra, w takim razie tutaj przygotuję miejsce na okno, a tutaj będzie coś takiego, że będą będzie i okno, i drzwi. Dobra. Wtedy będzie to fajnie wyglądało. Dobra, ja mam rzeczy zamówione, strasznie dużo rzeczy mam zamówione. Dalej nie dotarłyśmy do miasta, żeby zobaczyć, co to jest za festiwal. No, to prawda. I wiesz co, kot przyniósł mi prezent znowu. Codziennie przynosi mi prezenty, chyba mnie o, lubi. Ja cię. Stoliczek, oj jak miło. No. Dziękuję ci, kocie, dziękuję.
Tego potrzebowałam. Tak, nie to, że chciałam okulary jakieś bajeranckie czy coś. Masz dwie miski. Dlaczego w ogóle kot ma dwie miski? Wiesz dlaczego? Bo tutaj nie było miejsca w skrzyneczce wtedy. Okej, okay, dobra. No to przynajmniej dlatego może mi przynosi prezenty, bo ma tyle jedzenia. A widzisz, to może być to. Słuchaj, może ja też dokupię mojemu psu dwie miski. Powinnaś, może powinnaś. Może powinnam. Nakarmię kurczaczki na razie. To jest to, co dobra, powinnam. Dobra, i zbierz jajecza. Zebrałam. Co? Dobra. Jajeczka i ukochane Zenobia i Pepper. Dlaczego babs jest zajęta? Czym jesteś zajęta? No. Nie. Babs jest zajęta, no nie mogę... O, dobra. Może je. Nawet nie mogłam Tak, ścianę chyba. No, ja nie wiem, no korytko to ma puste. Je. Aha, najpierw to... O, dachy przyszły. Okej, okay, super. Uhu. Zostało ci jakiekolwiek fundusze jeszcze? Tak, mam jeszcze ponad 7,5 tysiąca. Okej, okay, to dobrze, bo ja mam 3 tylko. Okna i drzwi pewnie też przyszły. Tak, wszystko jest. Już tam ile będę zamówiłaś? Wstawiać. Zamawiałam sztuk 4. Dobra, to 3 są potrzebne, więc jedno zostaje. Super, to będzie na przyszłość. I idę wstawiać okna. Dobra. Ops. Jeszcze kupy sprzedam, może ktoś kupi. kupa, tanio, dobra. A kupowałaś te ścieżki? Tak. Dobrze. Dlaczego mam wrażenie, że te drzwi jakoś tak dziwnie... Nie, dobrze się wstawiły. Nie, dobrze się otwierają, one się otwierają dwustronnie. Dobrze, tu już tutaj okno wstawiam jeszcze, hops. Muszę się skupić, bo tutaj odwrotnie się wstawia to wszystko. Czy my żołędziu nie leż tutaj? Czy my co? Czy my mamy z tych zwierzątkowych jakieś taboreciki, stoliki, coś tam? Tak, ja przy sobie mam kanapę, biurko, tu masz jeszcze tutaj stoliczek. Takie coś. I tak, najpierw wyłożymy sobie może tutaj... jeszcze w domu jest sporo. Tymi ścieżeczkami. O, tak zrobimy tak designersko, żeby tutaj sobie wszystko było. Postaram się ładnie, taki... ale nie umiem, więc... Nie krzycz się na mnie za bardzo, ja się dopiero uczę. Ty też na mnie nie krzycz. Nie wolno. Neresia, jak mogę? Nie wolno krzyczeć tak na biednego Neresia. Tak dobrze? Pięknie. O, takie kamyczki. O, fajnie. Fajne one są i to taki fajny klimacik robi od razu, nie? No, to prawda. A jakieś oświetlenia mamy? Czy też by nie trzeba wiem. Było kupić? Trzeba byłoby kupić. I wiesz co, możesz kilka też powypełniać tutaj, takich pojedynczych. Tak, tak, tak. Jeszcze tam będą oczywiście. Będzie do domu doprowadzone i będą takie, wiesz, no to a la Minecraft i w ogóle. To tutaj. Designersko i fajnie. Wypychaj te wszystkie dziury, które tutaj zrobiłam. Dobrze. Wiesz, że tutaj jest jeszcze jedna malutka pojedyncza, bo ona jest taka maleńka. Hops. No. I jest. O. I tu jeszcze bym zrobiła, ja te dwie bym jeszcze zamieniła, bo one mi tu nie leżą w kontekście. Okej, to ja położę tutaj małe krzesełko. Ale dużo schodzi tych ścieżek. Zamówiłam 100 i zostało mi 56 sztuk, a zrobiłyśmy tylko taki malutki kawałeczek. No to prawda, to strasznie ciężko, no, ale widzę, że bardzo dobrze ci idzie praca. Ach, dziękuję, dziękuję, a tobie przyglądanie się. No tak, no ktoś musi się przyglądać. Nie, no nic mówić, ale ktoś tutaj zbudował dom. No racja, racja. Pytanie, czy ty chcesz takie zostawiać właśnie te stoliczki zwierzątkowe? No, takie są zwyklaczki, ale no na razie chyba nie mamy nic innego, tak żeby nie... O, fosil! Bo ja myślę, że mogłybyśmy ewentualnie zrobić coś takiego, że te rzeczy rzeczywiście posprzedawać albo zrobić jakiś pokój z tym, no nie wiem. Fosil, tak już poleciałem. A tutaj zrobić coś takiego dzikiego bardziej, czyli właśnie na przykład coś takiego, że postawić te takie ławeczki z pniaczków, bo te pniaczki możesz chyba spotkać też na świecie w różnych miejscach. Tak, one w lasach wydaje. Się chyba pojawiały, tak mi się coś tak, wydaje. Tak, chyba tak. Wcale, tak zdaje... wcale nie zrobiłam tutaj rundy zbierania różnych rzeczy. Dobrze, to dobrze. Ja tutaj idę do lasu zobaczyć, jest jakaś gałąź, na której można usiąść. Okej. Okay. Ale coś nie widzę. Fajnie by to wyglądało. A czy można zrobić... ja wiem, ja ciągle tylko zadaję dziwne pytania, ale czy można zrobić... Jak to się nazywa? Ognisko się jakieś? Boję. Właśnie, wiesz co, nie wiem, ale
Jest, też o tym myślałam, bo jakbyśmy mogły zrobić ognisko, to można w tym miejscu właśnie postawić ognisko. Zobaczmy, jest. Czy jest coś takiego do kupienia, campfire, tak? Campfire jest, albo jest... Ale nie, to chyba... Poczekaj, ja też zobaczę. Normalnie są ogniska, dwa różne są. I są... A jest, rzeczywiście. Oj. I są świetliki w słoiczku. I świetliki w słoiczku mamy w domu. Możemy zrobić tak. Wziąć jedno ognisko. Mhm. Stawić je w tamtym miejscu. Tutaj na podwórku wydaje mi się, żeby... O tak, tutaj jest na przykład jeden. Zrobić więcej tych pniaczków. Nie kupowałaś tego ogniska? Nie. Biorę to ogrodzone kamieniem. Dobra. Tu mamy teraz miliardy tej ziemi i tego wszystkiego, co nie jest nam w tej chwili kompletnie potrzebne. No, ja też mam miliardy tego, także... Jest wesoło. Tak. Naprawdę przydałby się jakiś magazyn. Myślę, że zajmiemy się tym w najbliższym czasie już. Tak, żeby to wszystko gdzieś odkładać. Uwaga, wchodzę na dach. To będą prace wysokościowe. Okej. Okay. Aha, tutaj mówisz, żeby robić płaski, bo będzie nam wchodziło w ten. A jakby zrobić go po prostu nie w tą niższy? Stronę. Tak, troszkę niższy. Okej. Okay. Myślę, że śmiało. Tam dużo ci tych dachówek, dużo ich masz? Wydawało mi się, że dużo, ale mam po 100 sztuk, więc to będzie jeszcze mało. Okej. Okay. Ale zrobimy tak. To sobie zniszczę na razie. Może bym ci pomogła? I to sobie zniszczę. To wbijaj się tutaj do góry. Ja? Parkierem wskoczyłam. I połowę ci dam, to zaczniesz robić drugą stronę najwyżej, czy coś. Dobra. Tego i tego połowę. I proszę, masz wszystkiego połowę. Teraz prawie spadłam z dachu. Hej, to budowanie nie jest takie złe, jak już się człowiek przyzwyczai, tak szczerze. To dobrze, że tak mówisz, bo akurat powiem ci szczerze, że mi jest teraz się bardzo ciężko przyzwyczaić. Co prawda, no nie wiesz, to nie Minecraft, nie? Jakoś Minecraft jest dla mnie bardziej intuicyjny ogólnie. Ja mówię, że nie starczy. No ja też powiedziałam, że nie starczy, więc... To widać idę... na pierwszy rzut oka. Wiem, to idę do sklepu. Może w sklepie będzie szybciej niż zamawianie przy stan. Okej, okay, to tylko pamiętaj, że to są czerwone. Tak, czerwone. Niebieski kwiat i kolce, niebieski kwiat i kolce. Byłoby też, gdybym nie wydał to listo. Patrz, zamówiłam 50 sztuk i zostało mi tylko 15, czyli nie przeliczyłam się jakoś bardzo, zamówiłam. Co z tym zamawianiem? Ja bym zerknęła na takie lampy właśnie takie typowo uliczne, o coś takiego. Bo do domu to jest inna kwestia, ale tu albo naścienne takie kupimy może. Może te, które są u zwierzątek. U krówek mamy takie światełka. Takie no właśnie takie. No. To bardzo chętnie zamówię. No to ja zamówię tak, powiedziałabym, dużo. 16 Dobra. Sztuk, poszalej. Albo 20. O, ja cię zaszalej. Taka bogata. No chyba tak. A jak nie będę taka bogata, to następnym razem znowu pójdę zbierać fosile. No. Okej. Okay. No to powiem ci, że zaczyna wyglądać o całkiem obiecująco. To dobrze, cieszy mnie to. Ja ogólnie tutaj approved. Dobra, już w tym momencie skończyłam, powiedzmy, ścieżkę. Ona wiem, że nie jest jakaś super. Jest bardzo prawilna jest. Kocie psie, dlaczego wyjadasz jedzenie mojego psa kota? Bo może... Ma dwie miski głodny. Pełne. Jest głodny. Ma dwie miski pełne, nie chcę mu przypominać. On tylko odpoczywa przy tej miseczce. Aha, tak? A ten pysio tam w środku co był, to co? Ja nic nie widziałam. Teraz jak patrzę, to rzeczywiście mamy graciarnię w naszym domu. Tak, trochę tak. Ale zapanujemy nad tym, spoko. Tutaj wziąłam sobie jeszcze takie... O, oj, nie w tą stronę. A kuku. I już się robimy zmęczone, wiesz, choć może spać. Tak, tylko chciałam te słoneczniki postawić, żeby na wejściu stały takie ładne. Idę spać. O. O. Dobranoc. O, dalej nie doszliśmy do miasta. No tak. Ano. Trzeba w takim razie pójść, bo... Jeżeli chcecie zobaczyć, co się dzieje w mieście, to zapraszam Was bardzo serdecznie do Agi na kanał, gdzie zobaczycie to już w następnym odcinku. A my się z Wami pożegnamy na tą chwilę. Mamy nadzieję, że budowa domu i domek Wam się podoba. Dajcie znać w komentarzach. Miłego dnia. Trzymajcie się ciepło. Oj, czekaj, bo ja siebie nie widzę siebie. O, już. Postałam w drzwiach. Pa! Ups. Postawiłam słonecznik. Ej, w ogóle nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale mamy takie same bluzy teraz. O, faktycznie.
tylko inne kolory. No.